W tej kategorii rozstawione są dwa najlepsze zespoły ze wszystkich klas czwartych. Jest to gimnazjum nr 46 w Łodzi oraz szkoła podstawowa nr 3 w Łodzi. Losowanie drużyny dziewcząt klasy czwarte. Grupa A. Szkoła podstawowa w Radoszycach. Grupa B. Chodź, Pęczew, chodź. Szkoła podstawowa nr 1 w Bełchatowie. Grupa A. Szkoła podstawowa nr 5 w Bełchatowie. Grupa B. B jak B. Szkoła podstawowa nr 111 w Łodzi. 4? Czy jeszcze? Jeszcze też, tak? Czyli dobrze. Grupa A. Szkoła podstawowa w Tuszynie. Grupa B. Zespół szkolno-przedszkolny w Gomunicach. Obie grupy są bardzo wyrównane. Mimo tego, że są zespoły mniej lub bardziej doświadczone, pamiętajmy, że to tylko sport. Czasami decyduje dyspozycja dnia i nie ma murowanych faworytów do zwycięstwa. Tutaj, podobnie jak w klasach czwartych, rozstawione są dwa najlepsze zespoły. Jest to szkoła podstawowa nr 8 w Bełchatowie i zespół szkół i przedszkola w Mokrysku. Drużyny dziewcząt klasy piąte. Grupa A. Szkoła podstawowa nr 5 w Bełchatowie. Grupa B. Gimnazjum nr 6, przepraszam, 46 w Łodzi. Grupa A. Szkoła podstawowa nr 9 w Bełchatowie. Grupa B. Szkoła podstawowa nr 13 w Bełchatowie. Grupa A. Piotrkowska Akademia Sportu. To jest groj. Grupa B. Szkoła podstawowa w Radoszycach. Dziękuję. Tutaj nie ma przypadkowych drużyn. Wszystkie trójki bardzo dobrą postawą na boisku wywalczyły awans do turnieju finałowego. Z pewnością w obu grupach możemy spodziewać się zaciętych pojedynków. Wśród klas szóstych rozstawione są dwa najlepsze zespoły. Szkoła podstawowa 114 w Łodzi oraz szkoła podstawowa nr 8 w Bełchatowie. Drużyny dziewcząt klasy szóste. Grupa A. Szkoła podstawowa nr 4 w Bełchatowie. Grupa B. Szkoła podstawowa w Domaniewicach. Tak. Grupa A. Uwaga, zespół szkół i przedszkola w Mokrysku. Grupa B. Tak, B. Zespół szkolno-przedszkolny w Kamieńsku. Grupa A. I jest to szkoła podstawowa nr 13 w Bełchatowie. I ostatnia grupa B. Ostatni zespół. Uwaga, szkoła podstawowa nr 1 w Bełchatowie. O. O. Dziękuję.
Dziewczęta na turnieju eliminacyjnym mimo licznie zgromadzonych kibiców zaprezentowały się bardzo dobrze. Czy i tym razem wyjdą na boisko skoncentrowane i pewne siebie? Życzę wszystkim powodzenia, trzymam kciuki za każdy zespół, niech wygra najlepszy. Drużyny chłopców klasy czwarte. W tej kategorii rywalizują tylko cztery zespoły, więc mamy tylko jedną grupę. Wszystkie są z Bełchatowa. Przedstawiciele szkoły podstawowej numer 1 mogą czuć się mocniej na swojej hali, ale dla innych bełchatowskich szkół nie jest ona obca. Rozgrywane są tutaj turnieje Bełchatowskiej Akademii Siatkówki. Drużyny chłopców klasy piąte. W tej kategorii rozstawione są dwa najlepsze zespoły, czyli szkoła podstawowa numer 1 w Bełchatowie oraz szkoła podstawowa numer 5 w Bełchatowie. Grupa A. Zespół szkół i przedszkola w Mokrsku. Grupa B. Szkoła podstawowa w Radoszycach. Grupa A. Szkoła podstawowa numer 8 w Bełchatowie. Grupa B. Szkoła podstawowa w Mysłakowie. Już podczas eliminacji chłopcy pokazali, że potrafią grać w siatkówkę. Nie inaczej będzie tym razem. Turniej finałowy to gwarancja emocji na najwyższym poziomie i walki o każdą piłkę. Dwa najlepsze zespoły to szkoła podstawowa numer 114 w Łodzi i zespół szkół i przedszkola w Mokrsku. Zespół szkolno-przedszkolny w Kamieńsku. Grupa A. Szkoła podstawowa w Radoszycach. Grupa B. Szkoła podstawowa w Bełchowie. Grupa B. Szkoła podstawowa numer 3 w Bełchatowie. Zespoły nie znają się zbyt dobrze. Rywalizować będą przedstawiciele wielu różnych miejscowości. Nie ma zdecydowanego faworyta i każdy może powalczyć o zwycięstwo. Życzę powodzenia wszystkim drużynom. Thank you.